Sono finito nel film perché fondamentalmente stavo per prendere un altro lavoro. E poi a un certo punto ho ricevuto la chiamata del regista Tomek Mandes. E ho letto nei suoi occhi una grande energia, una grande voglia di fare. Una chiamata dalla Polonia, non conoscevo questo paese prima. E la prima cosa che mi ha detto durante una videocall è stata: senti, io non ti conosco, ma ho bisogno di te. E questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Z jednej strony rozpiera mnie energia, a z drugiej strony tak zżera stres, że zaraz się boję, że nie będę wiedziała, co powiedzieć po prostu. Teraz jest stres, a czy przed były pewne obawy? Bo jest to bardzo odważna rola, nie ukrywajmy. Jak najbardziej były obawy, ale rozmowy z twórcami sprawiły, że zostałam upewniona w tym, że wszystko będzie dobrze, jestem w dobrych rękach. Także... No wiadomo, no to jest pierwszy taki polski film. To są bardzo odważne sceny, więc myślę, że każda kobieta zastanawiałaby się nad tym. No ale zawód aktora też polega na tym, że ciało jest jego instrumentem. Także trzeba do tego podchodzić również w taki sposób. Gram rolę Włoszki, byłej narzeczonej Massimo, która została porzucona. Ona jest też z równie mocnej rodziny mafijnej, więc ona sobie nie pozwoli na takie traktowanie i zrobi wszystko, żeby zniszczyć ich związek. No i tam rzeczywiście dość mocno namiesza w ich relacjach, w ich życiu. No taka silna kobieta, która sobie coś postanowi, to tego dokona. Niezwykle to kusząca była dla mnie rola, zagrać taką właśnie zdeterminowaną kobietę. I jeszcze po włosku, nie ukryję, że troszkę było to dla mnie trudne, mimo że śpiewam po włosku, to jednak zagrać, mówić swobodnie, no. Karolina jest koleżanką głównej bohaterki, z którą główna bohaterka przylatuje do Włoch, zanim zostanie porwana. Także mi przypada ta bardzo przyjemna część, kiedy imprezujemy, zwiedzamy Włochy, kiedy wspólnie lecimy, kiedy się bawimy, więc wszystko jest bardzo przyjemne. I tak naprawdę jestem w momencie, kiedy rozstaję się ze swoim chłopakiem, jeśli można nazwać to rozstaniem, i zostaję porwana. Więc tak naprawdę otwieram film, pojawiam się i jak się zaczyna robić gorąco, znikam. My gramy w filmie 365 dni włoskich projektantów mody. Chciałem powiedzieć samych siebie, to nieprawda. Włoskich projektantów, ale bardzo blisko, bo przecież na co dzień projektujemy, więc tak. Nie mogę być inaczej.